No to cześć, mamy kolejną paczuszkę, tym razem coś powiedzmy dla Hobby Horsa, chociaż nie jest to dla Hobby Horsa, ale zobaczymy. Taką rzecz będę widzieć pierwszy raz w życiu, więc większość z Was może już to widziała, ja niestety nigdy. Tutaj zapakowanie nie narzekam, bo ta rzecz nie uszkodzi się. Robię to tak, żeby to nie przeciąć. O, mówiłam, żeby nie przeciąć, bo to już jest bezpośrednio tak wrzucone. I tu już możecie widzieć, co to jest. Albo i nie, bo świeci tak światło, że nie widać. Więc ja to wyciągnę. Przynajmniej nie zepsułam tego, ale rozwaliłam worek. To jest ta rzecz. No i są to... Boże, pierwszy raz w życiu będę to widzieć. Czekajcie, światełko lepsze. I są to... owijki dla żywych koni. Jak mówiłam, czy to są owijki dla żywych koni... A, ona się tak zapina. Boże, pierwszy raz to widzę, no. Czy są to owijki dla żywych koni, czy są to owijki dla hobby horsów? Kiedy planowałam kupić dla hobby horsów, ale są o wiele droższe niż owijki dla żywego konia. Więc wzięłam takie. Planowałam kupić owijki w kolorze czerwieni albo czerwień albo czarny. Ale niestety nie było, a były bardzo drogie. Po co mi jakieś z X, Boże, jak on się nazywa, Eskadrona i tym podobne, skoro ja po prostu szukam najtańszych, jakie tylko są, a te były za 10 zł, więc jak najbardziej mi pasuje, one będą dla moich nóg, więc no zobaczymy, jak się jeździ na tych, na, no z tym, wiecie, o co chodzi. Lubię realistyczny hobby horsing, a... No, może kiedyś sama zacznę takie robić, ale będę musiała wiedzieć, jak one tam... No, nigdy w życiu tego nie widziałam, więc co ja mogę dużo mówić? Jak ja mogę robić coś, czego nigdy w życiu nie widziałam? No, mam swoje pierwsze owijki na moje własne, prywatne nogi. No. I to wszystko w tej paczuszce. Takiej małej.